chyba nasi laureaci. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do naszego plenerowego studia Radia Opole, Robert Gawliński, Beniamin Gawliński, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Z nagrodą od Radia Opole, tak? W radiu widać. W radiu widać, zapraszamy bardzo serdecznie. Wyglądaliście na zaskoczonych, nie wiedzieliście, że taką nagrodę otrzymacie od nas? No wiesz co, no fajnie, no fajnie. Ten obrazek będzie wisiał u was na ścianie? W sali prób. Zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie. W sali prób. Zapraszamy cały zespół do nas. No proszę państwa, Wilki, 100 godzinna sesja nagraniowa. Taylor Hawkins, zapraszamy również tutaj bardzo serdecznie. To nie ja, to ja jestem. Do nas. Robert Gawliński zapowiedział, że 100 godzinna sesja nagraniowa będzie podzielona także na rzecz jakiegoś młodego zespołu. Macie kogoś specjalnego na myśli? Nie, ale znajdziemy kogoś młodego, zdolnego. A to kolejne wyróżnienie dla was. Na przykład jeden zespół mnie osobiście się bardzo podobał tutaj, nazywa się Leski. No jemu akurat nie damy chyba tych 100 godzin. Ale jest jeszcze młodszy zespół na pewno, który znajdzie się. Tak, prawda? Jakiś młody, fajny zespół. No. Wilki na przykład. A dlaczego chcecie się podzielić? Wy nagrywacie płytę na przykład w znacznie krótszym czasie, czy po prostu jesteście już tak topowym i doświadczonym zespołem, że chcecie młodych wspierać? Bo ja widziałem, że gdy kamery na was spojrzały i gdy okazało się, że to wy zgarniecie tę 100-godzinną sesję nagraniową w Studiu M, to widziałem takie zdziwienie, że no sporo tego czasu. Sporo, no. Wiecie co, no ale no bez przesady, no nie, no cieszymy się, fajnie, im więcej czasu, tym można lepszą płytę nagrać, ale myślę, że możemy się naprawdę podzielić z młodym zespołem. To a propos młodości, ja teraz podejdę chyba do najmłodszego członka zespołu, Beniamin. No teraz mówisz, wczoraj... Komu damy? Jeszcze się będziemy zastanawiać. Wczoraj rozmawialiśmy, nie miałeś wczoraj koncertu, mówiłeś, że luzik, że nie jesteś zestresowany, jak było dzisiaj? Było fajnie, była fajna publiczność. Wszyscy fajnie nas przyjęli. Stresik absolutnie odchodzi w takich momentach. Jesteś urodzony po to, żeby na scenie występować w takim razie. Z takich rodziców. Niech będzie. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że się tutaj u nas pojawiliście, a dla mnie to jeszcze większa radość, bo byliście zdecydowanie moim ulubionym zespołem i cały czas śpiewałem te wasze utwory na antenie. Ja okrutnie to wam nie wyśpiewuję, ale dziękujemy wam bardzo, ale to bardzo. Bardzo dziękujemy, dziękujemy pięknie Radio Opole za piękną nagrodę, jesteśmy bardzo wdzięczni, wielką radość nam sprawiliście. To może refren piosenki specjalnie dla nas teraz, a cappella? No bardzo byśmy prosili. Benio, come on. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. O, fałszujemy. Przez dziewczyny to ja bym sobie dalej pośpiewał. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo, nie zatrzymujemy. A my jeszcze prosimy o jedno zdjęcie z Aidą i... Teraz sesja zdjęciowa zespołu Wilki i Aidy Belli, która wręczała tę nagrodę na deskach Opolskiego Amfiteatru razem z Piotrem Mocem, prezesem Radia Opole. To nagroda specjalna, nagroda specjalna od Radia Opole dla zespołu Wilki. 100-godzinna sesja nagraniowa w legendarnym Studiu Ema. Któż w tym studiu nie nagrywał? Naprawdę wszyscy. No tak, zdecydowanie wszyscy. No i teraz jeszcze pojawia się tam Wilki, więc będziemy oczekiwać, na pewno będziemy my też jako radiowcy gdzieś czekać na ten moment, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A kto wie, może i któryś ze słuchaczy będzie miał okazję zobaczyć Wilki w studiu nagraniowym. No my się bardzo, ale to bardzo cieszymy. I rozmowy z Wilkami, to wszystko jak to wygląda, trafi oczywiście na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.